A we legiony sława i chwała, z tej strony młoteczka na waszych ekranach złodziej, wieża wiatrów i dwóch kolesi do spacyfikowania za tymi drzwiami. O, za tymi tu, pałką wam pokazuję. Dobrze, to ja w kucki i idę się zakraść. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak już wiem, jest głośna podłoga i dwóch kolesi jest bardzo blisko. Ale ja sobie poradzę. Czemu nie mogę w kucki przez to przejść? Aaaa! Pułapka na złodziei. Rozumiem, że oni poszli na górę. A gdyby ich tak na przykład ściągnąć na dół, do tamtego pomieszczenia i spacyfikować, bo oni tak za rączki chodzą. Ale na razie mnie nie widzą, więc może ja po prostu przedodżuję ich. Będę szła za nimi. Nie kapną się. Może nie powinnam biegać, ale no cóż. Hops! Ha, ha! Sprytem ich, sprytem! To jest ten moment, w którym powinnam zapisać, ale trochę jakby nie pamiętam, którym to się robi guzikiem, więc jak zlamię, to przepraszam. Jest! Poszło! Muszę częściej grać, bo później dzieją się takie rzeczy. Okej, okay, buteleczka. Bierę. Idę dalej. Co my tu mamy? Strzała. Mchowa? Mchowa, nie, gazowa. Super. Przyda się, chociaż ja nikogo nie zabijam. Aha, i tędy przylazłam, dobra. Pałka w dłoń, idziemy pacyfikować. To do mnie takie niepodobne, że tamtych dwóch kolesi nie zdjęłam. Ale jeszcze przyjdzie na nich pora, na pewno. Dobra, ktoś nade mną łazi. Niekoniecznie nade mną! Skąd on się tu wziął? Dobra, idzie z lewej czy z prawej? Z prawej. Teraz nie słyszę, z której idzie. Chwila skupienia. Nie kryje się w kurde w cieniach. Stoję w świetle. Kurde, tędy idzie. Aaa, super słuchawki za milion pieniądzów. Powinnam słyszeć kierunki i dupa. Dobra, schowam się tu, może mnie nie zauważy. Chodź tu. Kici, kici. Pacyfikacja będzie. No nie, tak miało być! Aaaa, i dostałam w łeb, no. Co to jakiś jasnowidz? Widocznie ma lepsze słuchawki niż ja. Nigdzie nic nie widzę. Spierdzielam. Ha, ha! Nara. O nie, skakanie. Czemu? Dam radę. Będę dzielna. Muszę tylko wejść na tą platformę tutaj. Być bardzo ostrożna. Przejść tu. Jeszcze więcej skakania. Aaaa, dam radę, nie będę marudzić. Okej, okay, rozumiem, że teraz w dół. Mogłabym to przyspieszyć, ale obawiam się, że mogłoby się to źle skończyć. Nie! No, już myślałam, że nogi połamie. Dobra. Ha, wygrałam. Albo jeszcze, nie? O kurczę, teraz pytanie, w którą dziurę? To zabrzmiało tak bardzo źle. W ogóle to mogłabym się poleczyć. Mam czym? Nom, nom. O, są dragi, narkotyki.
Tym to się brało, tym to się brało. O. I teraz odlot na narkotykach. No gdzie mnie spierniczasz? Tu chcę być. Uuu, drzwi. Podejrzewam, że to jest jakieś wyjście na skróty. Dobrze podejrzewam, okej. To chcę do tej drugiej dziury. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Swoją drogą to dosyć nierozsądne, że nie muszę dwa razy tamtędy iść. I takie ustawianie skróconych wyjść nie jest zbyt dobre. No ale co ja się znam, jestem tylko złodziejem. Mi to w sumie na rękę, więc nie mam na co narzekać. Okej. Tak chciałam! Wcale przez chwilę nie przestałam oddychać. Dzień dobry. Windę proszę. W sumie tutaj jest chyba drewienko. A, nie słychać. To mogłabym się na linię podciągnąć, ale... Po co? Pewnie lina i tak się okaże za krótka. Szczury są proszone o ciszę i spokój. Ja się muszę skoncentrować. Wszyscy dobrze wiedzą, że nie umiem skakać. I to nie dlatego, że jestem biała. Jaj! Jestem. Pytanie tylko... Skarby dla mnie! I zapewne milion pułapek. Więc będę ostrożna. I co, i tak tego nikt nie pilnuje? Jaki ładny księżyc. No dobra. Przejdę sobie tędy. Mogę przez to spojrzeć? Mogę! Aha. Zepsułam. No trudno. Jeszcze tu. So obvious. Ewentualnie ze mnie taki Sherlock jest. A tu nie ma nic do kliknięcia. Dobra. Żadnych dziurek w ścianie nie widzę. Bierę. Oddawaj! Skąd mogłam wiedzieć, że to na czas jest? Dobra, lecimy z tym. A to pewnie po to mi ta mikstura szybkości. Ja sobie poradzę bez. Daj, 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 daj. No, wytrychami? No chyba nie. Chyba sobie jednak nie poradzę bez. Oddawaj! No dobra. Klucz, klucz. Aha, bo te klucze to w sumie sama nie wiem do czego są. No niech będzie. Gul? Wow, ale ze mnie Speedy Gonzales. I wytrychy, 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 wytrychy. Ewentualnie klucze. Nie! Co za lujstwo. A nie mam jeszcze jednej takiej miksturki. No dobra, no ale coś tam posmyrałam. Nie chcę tego robić wytrychem. Co się ze mną dzieje ostatnio? Pies też jest proszony o ciszę. Nie kładź się na moim łóżku tylko dlatego, że na ciebie nie patrzę. I wydaje ci się, że nie wiem. Poszło! Teraz chcę to otworzyć. Bierę, bierę, bierę! Nie, nie! Noż. A! 100 lat później. Kliknę to. Chodź tu, skrzynia. Jej! Dostałam klucz ognia. Mogę iść do wieży ognia. Mam nadzieję, że tam będzie sympatyczniej niż tutaj.
No dobra, którędy ja tu przyszłam? Jakoś chyba tam, właśnie. No to hop, chociaż niekoniecznie. Pinda, proszę. Dobrze. Jeszcze tylko muszę znaleźć wieżę ognia. Oczywiście moje ulubione ganianie po ogrodzie zaraz będzie. Chodź, platformo. No nie! 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 No nie. Po prostu nie. Jedno proste zadanie. O, teraz działa. No dźwigaj dupę, Gareth, nie! Ja nie umiem skakać. Co tu zaszło? Okej. No! Umrzyłam od latania. Dla mnie spoko. Pytanie, gdzie po raz ostatni zapisałam? No dobra. Powtórz. Dalej. Zacznij misję. Pyk. Ha! Dobrze. Oczywiście nie zapisałam podniesienia skrzynki, bo po co? No dobra. To zrobimy tak. Tym razem bez buteleczki szybkości. Może się uda. Szybko. Nie zdążyłam. No to jeszcze raz. Ekspresem tym razem. Dobra, lecimy. Zapisać. I powrót. Mądrzejszy niż ostatnio. Nie dam się zabić przez kawałek kamienia. No, nie! Dupa. Przecież nie wierzę w to, co się tu dzieje. Wracaj. Nie zabijaj mnie tym razem. Dobra. Pykło. Jej! No to wieża ognia. Pozdrawiamy telefon mojej mamy. No a ty skąd ty się tam wziąłeś? Ja już myślałam, że sobie wrócę jak pan na Włości, a tutaj co? Chociaż nie w moją stronę. Yeah! Nie, to nie tak miało być. Dobra, tym razem jestem gotowa. Tym razem będzie inaczej. Nie idź w moją stronę. Boże, dalej, dobra. I teraz na Indiana Jones, ta-ta-ta! Patrz! Okej, myślałam, że znowu zarobię strzałę w dupę, ale było okej. To idę dalej. No skąd ty się tu...
No nie, no nie, przecież on zauważy tamtego trupa i będę... Ajajaj, nie tak miało być. W takim razie muszę dużo szybciej zareagować. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, a teraz przy okazji jesteś nieprzytomny. Nie będzie trzeciego, prawda? Dobra, na wypadek trzeciego posprzątam zwłoki. Tu się was nikt nie będzie spodziewał. Dobra. Poprzytulajcie się troszeczkę. Wiem, że za sobą tęskniliście, mieliście tu randkę na wieży, a ja wam ją zepsułam. No dobra. I jestem tutaj. No tak, wieża ognia, czyli muszę wyjść, znaleźć wieżę ognia i wrócić tutaj, bo z tego co pamiętam jakoś niekoniecznie będzie się dało wejść do wieży ognia z tej strony. No dobra. Tylko jak tam się szło? Muszę przyznać, że nie pamiętam. O, siema stary. Prawdopodobnie wystarczy, że będę szła po trupach i wszystko będzie dobrze. Okej. W tej grze była jakaś mapa, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, co tam zaszło, ale tak chciałam. Dobra, mapa. Jestem w głównej wieży i chcę iść do wieży ognia. Czyli albo przez bibliotekę, albo przez twierdzę magów. A tutaj, jeśli dobrze pamiętam, było jakieś takie dziwne przejście donikąd nieprowadzące. Mnie tu nie było, czy jak? Byłam. To czemu wszystko wyzamykane? No dobrze, idę. To jest jakieś przejście. I tędy wyjdę na ogród, chyba? Niech no ja spojrzę. Tak. Jakoś tak to było. Okej. Jestem. Działam. Tylko pytanie, w której części ogrodu teraz jestem. No dobra. Tutaj nic mi nie grozi, bo jeśli dobrze pamiętam, wycięłam wszystkich. Okej, przede mną jest coś niebieskiego, czyli wieża wody, podejrzewam. Czyli jak stoję i patrzę na wieżę wody, to jestem gdzieś w tym miejscu albo w tym miejscu. Jeszcze tylko muszę zlokalizować wieżę ziemi, to jest wieża ognia. Czyli jestem dokładnie tu i chcę przejść tak. Tia, no dobra, to przejdę przez to. Mam nadzieję, że nie zaczną wiercić. Nie teraz. I przez to, i tam będzie wieża ognia. I widzicie, w końcu się nauczyłam. Po 38 odcinkach młotka w końcu umie w Tifa. Albo przynajmniej takiej się wydaje. Tadam! Zapisujemy. O! Dzień dobry! Czy mają ochotę Państwo porozmawiać o młotce, jedynej prawdziwej bogini? Ten na pewno ma ochotę porozmawiać ze mną. Haha, mówi mi spłoń. Brzmi jak mój wyznawca. Oj, chyba się rozpędziłam, ale to nic. Całe szczęście jest tylko nieprzytomny, posprzątam go tu do kąta.
wieża jak wszystkie inne, tam coś będzie do przeczytania, jak znam życie. Oczywiście, że tak. I schodki na górę. Papirus. Do adepta Al-Haraja. Porucznik Skarle chyba nie posłuchał wydanych rozkazów kapitana Realgio czy coś takiego i odważył się wkroczyć do wieży ognia. Nie muszę chyba wspominać, że nie był odpowiednio przygotowany, aby sprostać próbom ognia i lawy. Zwęglone ciało zostało przeniesione do laboratorium, gdzie zrobi się zeń użytek. Podoba mi się ich podejście. Chociaż sądząc po ich imionach i nazwiskach albo pseudonimach, to pewnie zrobią z niego po prostu kepsa. Ogień posiada moc oczyszczającą. Nie jest jednak przeznaczony dla niewtajemniczonych. Niechaj ten incydent będzie postrzegany jako ostrzeżenie dla innych śmiałków. Arcymag Kahim Ramin. No, czyli na kepsa. Wszystko jasne. Dobra. Ja sobie super dam radę z ogniem. Przecież wszyscy potrafią spłonąć na jedno moje życzenie, więc idę. Dzień dobry. Oj, znowu drzwi. Strażnicy. O, skubany! No w Minecrafcie to by to nie przeszło. Haha, widzisz mnie, stoję w świetle. Już mnie nie widzisz. Widzisz mnie? Nie widzisz mnie. Widzisz? Trochę widzisz, nie widzisz? Widzisz. Dobra, nie będę się z nim tutaj droczyć. O tak, na pewno nic nie widziałeś. Mnie tu nie ma. Nic tu nie zaszło. Zupełnie nic. Kurde, wszędzie słychać moje kroki. To nie jest dobre. Ale przynajmniej nie muszę siedzieć w lawie. Kurczę, co on ma schodzenie w kózkach po schodach? Przecież to takie łatwe jest. Strzała ogniowa. Rozumiem, że może się gdzieś przydać. I to tutaj tak się świeci. Teraz pytanie. Pewnie jak jest ciemne, to mogę po tym iść, a jak jest jasne, to niekonieczne. Niekoniecznie. Dobra. Przecież ja to 100 lat tak będę szła, jak to będzie tak gasło i w ogóle. Jeszcze skakanie. Coś czuję, że będę pływać w lawie. O kurczę, jeszcze koleś mi sprzeda fireball jak nic. Może jakiś guzik tutaj był do naciśnięcia? Przecież nikt normalny nie będzie chodził po rozgrzanych płytkach. Tak, i zbierał swoje firebole na twarz. Nie! Yeah! To nie tak miało być. Szybko F12. Ha! Dobra. To ja jeszcze raz próbuję. Stary, idź stąd. Nie no, skakanie po rozgrzanych płytkach to nie jest to, co chcę robić w tym momencie. Czy w ogóle nie mam na to ochoty? No dobra. Muszę się temu przyjrzeć. Na pewno jest na to jakiś sposób. Ta strzała ogniowa to robi tutaj za podpowiedź. No stary, no co ty tu robisz? Dobra. Nie, on tutaj nie przyjdzie, prawda? Dlaczego miałby to zrobić? Dobrze, idź stąd, idź stąd. To nie tak miało być. Nie ma innego przejścia, nie ma jakiegoś guzika, który by to wyłączyło. A, dobra. Nie lubię tego miejsca. Jest niegodne mej obecności. Tak, młotka, to było bardzo sprytne. Ups, fireball! Zaraz, stary.
Dobrze, ja sobie to wczytam. Nic nie słyszałeś, tu się nic nie dzieje. Nie ma go tutaj, prawda? Nie ma go. To miejsce jest złe. I tyle. Oczywiście nie mam butelek leczenia. Mam jakieś butelki leczenia, dobrze. Teraz to gaśnie, więc sobie skoczę. Niekoniecznie tak to miało być. O, najlepiej, wszystko naraz. Będę dzielna. Będę dzielna, będę dzielna, będę dzielna. Mam ochotę go zabić, naprawdę. Ale nie, ja jestem młotka i nie zabijam biednych strażników. To przecież było ciemne, chociaż troszkę. Dobra. Nie będę jojczeć, nie będę jojczeć. Dam radę. To tylko kolorowe płytki. No nie, on nie widzi. Jeszcze zapewne ma skille, które pozwolą mu chodzić po tym dziadostwie. Dobra, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Nie widzi mnie. Dobrze, że mam tego dużo. Nie idź tu, 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 nie! Dobra, wystarczy tych wrażeń na dziś, ale dam radę, zobaczycie, dam radę. Także pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w Wieży Ognia już niebawem, mam nadzieję. Trzymajcie się i cześć!